1 czerwca portal tuwrocław.com obchodzi swoje pierwsze urodziny. Już od roku dostarczamy wrocławianom najświeższe informacje z naszego miasta i jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami we Wrocławiu. Redakcja naszego portalu znajduje się w samym rynku. Poznajcie osoby, które tworzą dla Was tuwrocław.com. To właśnie oni tworzą redakcję tu wrocław.com. Ja się nazywam Bartek Knapik i próbuję ogarnąć ten cały mniej lub bardziej zorganizowany chaos, czyli odpowiadam za zarządzanie redakcją, piszę też wiadomości i biznes. Jesteśmy klasycznym, stuprocentowym portalem miejskim, zajmujemy się tylko tym, co się dzieje we Wrocławiu, co jest ważne dla mieszkańców miasta, co dla mieszkańców miasta powinno być ważne, a oni jeszcze o tym nie wiedzą, co pojawia się w knajpach, jakie są fajne koncerty, gdzie są remonty, jakie są imprezy sportowe, jak stoi jeden, drugi i trzeci nasz ulubiony klub. Wszystkie rzeczy, które we Wrocławiu się dzieją, trafiają do nas. Nazywam się Julia Spychalska, w Tu Wrocław pracuję od października zeszłego roku i jak na kulturalną dziewczynę przystało, zajmuję się kulturą. Nazywam się Aga Nesterowicz, w Tu Wrocław pracuję od lutego i zajmuję się edukacją i lifestyle'em weekendowym. Piotr Kolisko, sport i rekreacja, jestem tu wystarczająco długo, by pozdrowić Was wszystkich. Cześć, witam serdecznie, Iwona Szurma, pracuję w dziale handlowym Tu Wrocław.com. Witam serdecznie, nazywam się Sabina Bacior i sprzedaję reklamy w tuwrocław.com. Nazywam się Magda Bober. W tuwrocław.com pracuję od początku jego istnienia. Jestem odpowiedzialna za niezależny program informacyjny. Jestem dziennikarką, ale także jego głosem. Razem z Krzysztofem Wilmą decyduję o jego ostatecznej formie. W ciągu roku zyskaliśmy duże grono sympatyków. Najfajniejsze są jednolatki, za rok powiemy, że dwulatki. Bardzo serdecznie wszystkim czytelnikom, wielbicielom i pracownikom związanym z portalem dziękuję, gratuluję i trzymam kciuki, żebyśmy tutaj mogli obchodzić 18 urodziny. Bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić w portalu Tu Wrocław.com i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tu Wrocław.com i Wrocławski Park Wodny to już dziś ulubione miejsce spotkań. Wrocławian nie tylko. I niech tak pozostanie. W te pierwsze urodziny życzę Wam odwagi, mnóstwa energii i samych sukcesów na kolejne lata. Michał Jaros, pozdrawiam czytelników portalu tuwrocław.com. Pozdrawiam bardzo serdecznie portal tuwrocław.com. Pozdrawiam wszystkich użytkowników portalu tuwrocław.com. Krzysiek Imisz, szacunek. Życzymy sobie i Wam wszystkiego najlepszego i zapraszamy na tuwrocław.com.